7 kwietnia 1995 roku ruszyła pierwsza podziemna kolejka warszawskiego metra, od stacji Kabaty do stacji Politechnika. Metro warszawskie, liczące wówczas 11 stacji, przewoziło około 20 milionów pasażerów. Dziś na odcinku liczącym 19 km z 17 stacjami, podziemną kolejką rocznie podróżuje ponad 100 milionów osób. Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty, w skrócie STP. To właśnie z tego miejsca codziennie od godziny 6 rano rozpoczynają pracę maszyniści. Również w tym miejscu odbywa się cały proces obsługi taboru pasażerskiego. Remonty, przeglądy, badania oraz czyszczenie. Metro warszawskie liczy 33 pociągi na swoim stanie, w tym 15 pociągów serii 81, to są pociągi rosyjskie, 18 pociągów Metropolis firmy Alstom. Jeżeli chodzi o pociągi Metropolis, to są to pociągi sześciowagonowe, więc łącznie mamy ich 108. Jeżeli chodzi o pociągi rosyjskie, to na początku roku mieliśmy 15 czterowagonowych, w tej chwili do końca roku będą wszystkie pociągi rozszerzone do 6 wagonów i łącznie będziemy mieli 198 wagonów. Podstawowymi różnicami między tymi dwoma pociągami jest układ sterowania, a mianowicie jeżeli chodzi o pociągi rosyjskie, jest to oparte na starej technice stycznikowo-przekaźnikowej. Jeżeli chodzi o pociągi Metropolis, jest to system informatyczno-elektroniczny. Jeszcze do różnic należy tutaj taka sprawa, że w pociągach Metropolis są wykorzystywane silniki asynchroniczne prądu przemiennego, w pociągach rosyjskich są wykorzystywane silniki trakcyjne prądu stałego szeregowe. Jeżeli chodzi o samą eksploatację tych pociągów, to układa się to mniej więcej w ten sposób, że pociągi Metropolis, podstawowy przegląd kontrolny, wykonywany jest co 14 dni i tylko jest uzależniony od czasu. Następny jest przegląd okresowy, który jest wykonywany co 25 tysięcy kilometrów przejechanych przez ten pociąg bądź 3 miesiące. Następny to już przegląd poszerzony 100 tysięcy kilometrów. No i krotność tych 100 tysięcy kilometrów odpowiednio zwiększając czynności wykonywane na przeglądach. Jeżeli chodzi o tabor rosyjski, to przegląd podstawowy, czyli ten kontrolny, należy wykonywać co 20 godzin. Tak naprawdę to jest wykonywany codziennie, po każdym zjeździe pociągu na STP Kabaty. Następny przegląd okresowy jest wykonywany mniej więcej co 6-7 tysięcy kilometrów. Wyższy przegląd poszerzony PD jest wykonywany co 35 tysięcy. Oczywiście to jest średni czas. No i taka podstawowa pierwsza naprawa tego pociągu, no to jest R1 i jest wykonywana przy 60 tysiącach kilometrów. Następne naprawy R2, R3 i G są krotnościami tych 60 tysięcy. Jeżeli chodzi o zasilanie w metrze warszawskim, to odbywa się to za pomocą trzeciej szyny i to jest zupełnie inaczej niż na kolei. Na kolei jest cała trakcja elektryczna i odbywa się zasilanie pociągu przez pantograf, który jest umiejscowiony na dachu. W przypadku metra warszawskiego jest to zasilanie za pomocą trzeciej szyny, która jest umiejscowiona na podtorzu obok szyn jezdnych. I zasilanie konkretnego wagonu jest za pomocą takiego odbieraka, który wsuwa w czasie jazdy pociągu wsuwa się pod trzecią szynę i następuje przekazanie energii, napięcia z trzeciej szyny poprzez odbierak do pociągu.
Według badań ankietowych przeprowadzanych co roku około 90% pasażerów wyraża zadowolenie z usług oferowanych przez metro. Częstotliwość kursowania podziemnej kolejki to zaledwie 3-4 minuty, prędkość komunikacyjna to 40 km na godzinę, a czas przejazdu całego odcinka to 30 minut z postojami co około 1 km. Stacja, na której zanotowanych jest najwięcej wejść, to centrum. Na każdej stacji znajdują się specjalnie szkoleni wartownicy służby ochrony metra, policyjne patrole oraz pokoje dyżurnych, w których nadzoruje się ruchem pociągu. Stacja Plac Wilsona jest stacją, która ma rozjazdy i ma część dyspozytorni. Wydzielona jest, z której można w ramach tych rozjazdów na stacji Plac Wilsona sterować ręcznie, czyli dyspozytor może po prostu zlecić na sprawdzenie, powiedzmy, urządzeń, poprawnego działania urządzeń, sterowanie, tak zwane sterowanie miejscowe. I dyżurny stacji, właściwie dyżurny ruchu i stacji, steruje wtedy ręcznie pociągami, czyli ma możliwość przestawiania zwrotnic, ustawiania pociągów w ramach jak gdyby swojego okręgu nastawczego. Od, powiedzmy, stacji Plac Wilsona do stacji Dworzec Gdański. Niejednokrotnie zdarza się, że pasażerowie po prostu czy zaśpi, zagapi się, przegapi ten sygnał komunikatu końca biegu pociągu. Czasami ktoś z rozpędu wskakuje. No i tutaj musimy jak gdyby reagować. Nie zawsze wartownicy zdążą. 6 wagonów, 4 drzwi, więc nie sposób tego ogarnąć. Cała sprawa polega na tym, żeby po prostu załatwić sprawę bezkonfliktowo. No i później trzeba ich jak gdyby klarować ludziom, że nie tak szybko, ostrożnie, żeby zwracać uwagę na komunikaty, na oznaczenia. Nie wszyscy zwracają na to uwagę, no ale niemniej są te oznaczenia. Po prostu jeśli się na nie zwraca uwagę, to nie ma sprawy. Każda stacja metra wyposażona jest w specjalne piktogramy informujące pasażerów oraz ułatwiające podróżowanie osobom niepełnosprawnym czy z wózkami dziecięcymi. Na każdej stacji znajdują się również żółte telefony, za pośrednictwem których pasażerowie mogą się w każdej chwili skontaktować z dyżurnym stacji. Na wyposażeniu metra pracują i psy wykrywające ładunki wybuchowe, posiadamy monitoring na każdej stacji. Nasze służby są szkolone razem z policją do działań antyterrorystycznych w obiektach metra. Takim przykładem skutecznego działania są na szczęście fałszywe alarmy bombowe, które miały miejsce w Warszawie. W ciągu 8 minut udało się ewakuować całą linię metra, kilkanaście tysięcy osób, łącznie z pracownikami metra, łącznie z pracownikami, którzy pracują na co dzień na stacjach, w obiektach handlowych i oczywiście pasażerami. W metrze codziennie trzeba przeprowadzać bardzo skomplikowane czasem zabiegi przygotowujące torowisko, przygotowujące tunele i całe zaplecze techniczne do tego, żeby bezpiecznie móc wozić pasażerów. Codzienne kursowanie metra w nocy też musi być rozpatrywane przez Zarząd Transportu Miejskiego pod kątem opłacalności. Jeżeli takie zlecenie będzie, być może da się jeszcze troszkę wydłużyć kursowanie metra w dni powszednie po północy, ale będzie to na pewno znaczne utrudnienie. Mam nadzieję, nie będzie takie działanie zagrożeniem dla bezpieczeństwa.